Dobrze, w takim razie witam wszystkich zebranych i oglądających serdecznie z okazji kolejnego spotkania naszej grupy. Tym razem będziemy omawiać rozdział 5 pierwszego listu Piotra. Omawialiśmy poprzednie 4 rozdziały. Przeważnie raz na 2 tygodnie spotykamy się, omawiamy. Tym razem będzie to nagrywane 5 rozdział, który akurat wypadło na mnie, żeby go prowadzić i jakby omawiać. To dodatkowy dla mnie, powiedzmy, zaszczyt, że mogę coś takiego przedstawić z uwagi na to, że mam dosyć duże doświadczenie w zakresie tym, o którym tutaj jest mowa w tym rozdziale. Mianowicie tu chodzi o tym, główny rozdział, jakby powiedzieć, sens tego rozdziału jest, w jaki sposób wyglądać powinien biblijny chrześcijański kościół. Apostoł Piotr napisał ten rozdział skierowany do starszych i dając tutaj różne uwagi i nakazy i zalecenia, które starsi powinni wykonywać w kościele. Na czym powinien polegać taki chrześcijański kościół? Ogólnie rzecz biorąc, solidny chrześcijański kościół opiera się na solidnej teologii, czyli solidnym nauczaniu Słowa Bożego, również na solidnym członkostwie w tymże kościele. Tam są ludzie bardzo wierzący i znający Słowo Boże. Następnym elementem takiego kościoła chrześcijańskiego jest prawdziwe uwielbienie, gdzie rzeczywiście uwielbiamy Boga, a nie innych, którzy są w tym kościele. Następnym elementem czy składnikiem prawdziwego kościoła jest organizacja tego kościoła, w jaki sposób kościół jest prowadzony. I w końcu następnym elementem jest ewangelizacja i misje. Niektóre kościoły są zaangażowane w te sprawy. Dzisiaj chcę omówić to pod kątem, w jaki sposób kościół powinien być zorganizowany i prowadzony według Biblii. Nie według tego, jak jest de facto prowadzony. I możemy tutaj porównać każdy w swoim kościele, jak ten kościół pracuje, jak on jest zorganizowany, w stosunku do tego, jak Pismo Święte zaleca, jak apostołów zaleca, jak Pan Jezus zaleca i tak dalej. Co było w Starym Testamencie, jakie były zalecenia w Starym Testamencie odnośnie organizacji. Przeczytajmy najpierw ten rozdział 5, on jest relatywnie krótki, ma tylko 14 wersetów i zaczyna się od słów starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Widzimy w tym pierwszym wersecie, że apostoł Piotr nie wywyższa się jako apostoł w stosunku do starszych, tylko po prostu uważa się za równego starszym. Jest to bardzo ważny element organizacji kościoła właśnie wśród starszych. Dalej. W wersecie drugim mamy paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Jest to bardzo mocny werset. Karmienie stada Bożego to jest po prostu nauka, to jest przekazywanie Słowa Bożego. Tym się ma stado, czyli my wszyscy, żywić. To jest nasze pożywienie. Doglądanie, dobrowolne i tak dalej. Zresztą na ten temat będę mówił jeszcze w kontekście psalmu 23, który właśnie napisał Dawid. I trzeci werset. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiednącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Czyli widzimy tutaj, że pierwszych 5 wersetów tego rozdziału jest adresowanych do starszych, prawda? Czyli jest to naprawdę jakiś ważny temat, skoro jest tutaj wiele takich bardzo mocnych zaleceń apostoła Piotra w stosunku do starszych. Dalej, uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie.
Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo was przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając, kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że jest to prawdziwa łaska Boga, w której trwacie. Pozdrawia was Kościół w Babilonie, razem z wami wybrany i Marek, mój syn. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen. To jest tłumaczenie tej unowocześnionej Biblii Gdańskiej, która niedawno została wydana. Ten tekst ten składa się z kilku części, gdzie w pierwszej części aż 5 wersetów jest poświęconych starszym i młodszym. Czyli jest to sprawa super ważna, tak sądził przynajmniej apostoł Piotr. Dalej mowa jest o pokorze, jest mowa o troskach, które powinniśmy oddać Bogu, o tym, że trzeba być czujnym i trzeźwym wobec przeciwnika. Tutaj jest porównanie do lwa. Następnie jest mowa o oporze i wiarze, że mamy stawiać opór przeciwnikowi. W końcu jest mowa o Bożej łasce i Bożej mocy. Także tekst ten jest super naładowany i ja bym chciał w dzisiejszym spotkaniu się skoncentrować na tej pierwszej części, na tych 5 wersetach, mianowicie na temat, jak ten Kościół powinien być, chrześcijański Kościół Chrystusowy, jak powinien być zbudowany, jak powinien działać, jak być zorganizowany i tak dalej. I zobaczmy, że słowo starszy, które jest tutaj użyte na samym pierwszym początku, jest skierowane do starszych, którzy są wśród was. Warto się zapoznać z tym słowem, dlatego że ono się przejawia w Piśmie Świętym wielokrotnie i już się pojawia w Starym Testamencie, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i znalazł się na pustyni i tam się zaczął organizować. A z kolei chrześcijanie w Nowym Testamencie w kolei mieli bazę już ukształtowaną przez Izraelitów, po prostu jakby przejęli ich tradycje i również zaadoptowali pojęcia starszych i rolę starszych do zarządzania Kościołem. Czyli tutaj to, co chcę omówić w tym kontekście, jest to, jaka jest rola właśnie starszych w Kościele, jaka powinna być rola starszych w Kościele według Pisma Świętego. Ale zanim przejdziemy do ról, ważniejszą rzeczą, i bardzo to jest podkreślane w Piśmie Świętym, jest mowa na temat, jakie kwalifikacje powinni mieć starsi. I o tym się czasami zapomina, że po prostu, żeby dać komuś jakąkolwiek rolę, czy to będzie w biznesie, czy w jakimś przedsięwzięciu, to trzeba zobaczyć, jaki ten człowiek ma kwalifikacje, czy on spełnia te kwalifikacje, czy on się kwalifikuje, żeby być starszym, a nie, że to jest jakiś tam, powiedzmy, znajomy, czy jakiś człowiek, którego ktoś chce poprzeć, niezależnie od tego, jakie ma kwalifikacje, prawda? Jeżeli mówimy o Starym Testamencie, tutaj dałem parę przykładów ze Starego Testamentu, kiedy były właśnie wprowadzone pojęcia starszego, starszyzny. Starszyzna ma po prostu, słowo starszy ma wiele miejsc w Piśmie Świętym. I tutaj również w Starym Testamencie będziemy rozmawiali na temat Księgi Wyjścia, na temat Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest mowa o starszych. Mamy przykłady w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, także to nie jest tylko Stary Testament, to jest pierwszym liście do Tymoteusza, do Tytusa, w Dziełach Apostolskich, w liście Jakuba, w liście do Filipian, do Tesalończyków, mamy po prostu i Hebrajczyków, mamy w wielu miejscach w Piśmie Świętym porzucane właśnie te
słowa starszy, biskup, diakon, przywódca, przełożony i tak dalej. Także to jest po prostu element, na którym właśnie, który stanowi, jakby powiedzieć, fundament Kościoła. Jeżeli nie ma tych starszych, no to właściwie wybranych, no to Kościół po prostu funkcjonuje niebiblijnie, funkcjonuje zupełnie inaczej i to widzimy na co dzień, bo kościoły upadają, nawet nie wiemy dlaczego, ale jeżeli byśmy chcieli się przyjrzeć, jak zastanawiałem się czasem, do jakiego kościoła powinniśmy się, że tak powiem, zapisać czy wejść, to najpierw zobaczmy, jaka jest struktura tego kościoła, jaka jest organizacja tego kościoła, kto w tym kościele, że tak powiem, jest, gra pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, trzecie skrzypce, na fujarce, na bębnie i tak dalej, i na wiolonczeli. Także jeżeli to jest jednoosobowa orkiestra, no to w tym momencie to jest absolutnie organizacja niebiblijna, dlatego że w Piśmie Świętym jest wielokrotnie podkreślane, że ciężar powinien być rozłożony na wiele osób, a nie na jedną osobę. Jeżeli to jedna osoba ma te wszystkie funkcje, no to w tym momencie nie jest to biblijne. Także tutaj dla przykładu starszy w słowie użyte jest w pierwszym liście do Tymoteusza. Wiarygodne to słowa, jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy, czyli jakiś, powiedzmy, warunek, nie warunek, ale kwestia zobaczenia, jaka to jest motywacja, która jest, stoi u tego człowieka, nie? Czy to jest, żeby dobrze pracował, czy żeby coś tam innego osiągał, prawda? Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku. Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży? Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. Musi też mieć dobre świadectwo o tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. Diakoni także mają być poważni, niedwulicowi, nie nadużywający wina, niełakomi na brudny zysk, zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu i niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni. Także te zalecenia, które napisał apostoł Paweł do Tymoteusza, który był jednym z jego wielu współpracowników. Apostoł Paweł miał, o czym też chciałem powiedzieć, miał dziewięciu bardzo takich mocnych współpracowników. I gdzieś tutaj miałem nawet, zrobiłem sobie krótką listę tych współpracowników i 18 mniej i wielu mniejszych i wielu innych. Także nie pracował sam. Przejdziemy do tego, jak to znajdę tutaj w swoich materiałach, jeszcze raz o tym powiem. Następnie, jak widzimy, że jeżeli ktoś chce wykonywać dobrą pracę, a nie ma żadnych z tych, nie spełnia tych warunków, więc biskup jest naganny, a nie jest nienaganny, czyli coś ma na sumieniu, coś jest może, nie zawsze był trzeźwy, nie zawsze był przyzwoity, nie zawsze był, może bił kogoś, nie wiadomo. Po prostu warto się zapoznać z takim człowiekiem, zanim po prostu taka osoba zostanie rozpatrzona przez powiedzmy Kościół, przez kongregację Kościoła jako kandydat na starszego w danym Kościele, prawda? Teraz mamy również opisane są w tym, jeżeli chodzi o ten model zarządzania Kościołem w Nowym Testamencie, mamy również takie zdanie, że starsi byli wybierani w każdym mieście. I w liście do Tytusa napisał apostoł Paweł, Tytus 1:5-7, zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia
i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieowiniane o hulaszcze życie lub niekarność, biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem. Także widzimy, że tutaj te zalecenia apostoła się pokrywają z zaleceniami i apostoła Piotra i pisane do różnych właśnie pomocników, do tych starszych, do Tytusa, do Tymoteusza. Z kolei w dziełach apostolskich apostoł Łukasz napisał tak, a gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli. Czyli widzimy, że to były dzieła apostolskie 14-23, czyli w każdym kościele byli ustanowieni starsi. I to, co się tutaj przewija jako motyw przewodni, to jest to, że to jest wszędzie liczba mnoga. To nie mamy w ogóle mówienia, że ma być jeden starszy, że to ma być pastor albo starszy pastor, albo jakiś wyjątkowy pastor, bo są różne tutaj przypisywane nazwy do tych stanowisk. Po prostu jest mowa przez cały czas o tym, że ma być w kościele wielu starszych. Mamy z kolei następny przykład też w dziełach apostolskich, 20:16-17 w kościele w Efezie. Tu są takie dwa wersety, które chciałem przytoczyć. Gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, żeby nie spędzić czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z Miletu posłał do Efezu, wzywając do siebie starszych kościoła. Czyli wiemy po prostu z tego tekstu, że w kościele w Efezie była grupa starszych, którzy po prostu przyjechali do Miletu, żeby pożegnać apostoła, jak on już się z nimi żegnał, więcej do nich nie wrócił. Mamy z kolei w innym miejscu, w innym liście Jakuba 5:14, to jest modlitwa starszych o uzdrowienie chorego, namaszczanie go olejkiem. I tu jest taki werset, choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. Czyli kolejny przykład, gdzie jest mowa o starszych kościoła. Z kolei list do Filipian 1:1 zaczyna się o tym, że Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Czyli nie ma tam jednego biskupa, jednego diakona, tylko to jest po prostu, są liczby mnogie wszędzie. Tak samo z kolei w liście do Tymoteusza 5:17 jest napisane tak: starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce. Czyli starsi, którzy dobrze przewodzą, czyli starsi mają rolę, powiedzmy, przewodzenia w kościele i nauki, którzy pracują w słowie i w nauce. Czyli krótko mówiąc, w tym miejscu również jest jakby określenie, co taki starszy, jaki jest jego obowiązek, powinien zrobić. Zresztą do tego przejdziemy dalej. Na ten temat powiem dalej. Mianowicie teraz przejdziemy do pierwszego listu do Tesalończyków 5. I tu jest napisane tak. I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. Ze względu na ich pracę, darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą, którzy są waszymi przełożonymi w Panu. Prawda? Czyli rola starszych w kościele to są ważne role, bo tutaj jest nawet mowa o napominaniu, czyli po prostu w kościele również starszy ma jako zadanie, jako obowiązek napominać tych, którzy są godni napominania. W końcu w jednym z ostatnich wersetów na temat starszych mamy, że w dziełach apostolskich 11 wtedy uczniowie,
każdy z nich według swoich możliwości postanowili posłać pomoc do braci, którzy mieszkali w Judei. Tak też zrobili, posyłając ją starszym przez ręce Barnaby i Saula. Czyli starsi nie tylko, jak widać, mieli tutaj te role, o których mówiłem wcześniej, ale również zajmowali się kasą, dlatego że na ich ręce apostoł Paweł razem z Barnabą zbierali pieniądze i te pieniądze były przeznaczone dla kościoła w Jerozolimie, który tam cierpiał z powodu głodu. W końcu w 10 przykładzie mamy w liście do Hebrajczyków napisane tak, rozdział 13. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę, niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Czyli mówimy tutaj o tym, że to ci starsi to są przywódcy w kościele, prawda? Teraz, mając tutaj przykłady, widzimy te przykłady, z tych przykładów widzimy jednoznacznie, że jest mowa o liczbie mnogiej, jest mowa o starszych, nie jest mowa o jednej osobie, nigdzie nie jest mowa, że ma być w kościele pastor czy starszy pastor jako jedna osoba, która zarządza kościołem. Zresztą dalej będzie pokazane, tylko jest to po prostu grupa ludzi. I wracając na sekundę, czyli widzimy, jak to jest w Nowym Testamencie przedstawione, chyba jednoznacznie. I teraz można sobie popatrzeć na moment korzenie tego właśnie pojęcia starszy i ich rolę z historii ze Starego Testamentu, w którym, jak powiedziałem, słowo starszy występuje około 138 razy. I teraz tu jest taki fajny fragment z Księgi Wyjścia 18, który chciałbym tutaj przytoczyć, ponieważ jest to właściwie, można powiedzieć, początek, jakby powiedzieć, roli starszych, który dostał radę, dostał niejaki Mojżesz, prorok i przywódca, od swojego teścia Jetro. Gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czynił dla ludu, powiedział: cóż to jest, co ty czynisz dla ludu? Dlaczego ty siedzisz sam, a cały lud stoi przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: bo lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mając jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja rozsądzam między nimi i oznajmiam ustawy Boga i jego prawa. Teść Mojżesza powiedział do niego: niedobra to rzecz, którą czynisz. Zamęczycie się i ty, i ten lud, który jest z tobą, bo ta sprawa jest zbyt ciężka dla ciebie. Sam jej nie podołasz. Dlatego posłuchaj teraz mego głosu, poradzę ci, a Bóg będzie z tobą. Wstawiaj się za ludem przed Bogiem i zanoś sprawy Bogu. Nauczaj go też ustaw i praw, wskazuj im drogę, którą mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Upatrz też sobie wśród całego ludu mężczyzn dzielnych i bojących się Boga. Mężczyzn prawdomównych, którzy nienawidzą chciwości i ustanów ich przełożonymi nad tysiącem, nad setką, nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką. Niech oni sądzą lud w każdym czasie, a gdy będzie ważniejsza sprawa, zaniosą ją do ciebie. Ale każdą mniej ważną sprawę sami będą sądzić. W ten sposób ulżysz sobie, gdy podniosą ciężar z tobą. Jeśli tak uczynisz, a Bóg tak ci nakaże, wytrwasz i cały lud będzie wracać na swoje miejsce w pokoju. Mojżesz usłuchał więc rady swego teścia i uczynił wszystko, jak mu powiedział. To interesujący przykład relacji Mojżesza z teściem, gdzie Jetro, czyli nie był Izraelitą. Od tego trzeba zacząć, prawda?
I co się tutaj wydarzyło wcześniej, zanim doszło do tego fragmentu? Mianowicie Mojżesz, jak się spotkał z Jetro i swoją żoną i swoimi synami, opowiedział swojemu teściowi, co zrobił Pan Bóg w Egipcie, w jaki sposób postąpił z Faraonem, że zmusił Faraona, żeby Żydzi wyszli z niewoli i że Pan Bóg wybrał Izrael jako swój skarb wśród wszystkich narodów. I Bóg był z nimi, pokonywali trudności na drodze, zwłaszcza jak mieli wojnę z Amalekami. I Jetro uradował się i w wersji tłumaczenia biblijnego Tory z języka hebrajskiego na polski. W języku hebrajskim jest użyte słowo waich. Tutaj prawdopodobnie Waldek jest specjalistą od słów hebrajskich. Ja nie jestem, ale oznacza to słowo waich zjednoczenie. I to zjednoczenie oznacza pokój w sercu, połączenie się, zjednoczenie się z Bogiem. I po tym, co usłyszał Jetro od Mojżesza, to się nawrócił. To jest tutaj przykład w Starym Testamencie nawrócenia się tego teścia. I co się dalej dzieje? Skąd my to w ogóle wiemy? Mianowicie wiemy z tego, że Jetro złożył ofiarę całopalną. I złożenie tej ofiary całopalnej oznaczało właśnie połączenie się, to było połączone z upamiętaniem się, z chęcią bycia z Bogiem, żeby się skryć pod Jego skrzydła i tak dalej, i tak dalej. Jest to tak zwana ofiara wdzięczności, bo to się stało w dniu, który się nazywa Dzień Przebaczenia, czyli Jom Kippur. Czyli jeżeli popatrzymy do źródeł hebrajskich, to Hebrajczycy dokładnie wiedzieli, kiedy to się stało i jakie to były okoliczności. My z tej polskiej Biblii no niestety nie jesteśmy w stanie tego wynieść. Ta rada, czyli krótko mówiąc, Jetro był konwertytą w momencie, kiedy składał taką właśnie radę, dawał taką radę Mojżeszowi. Ta rada się przyjęła. I Mojżesz, jak wiemy, z tego skorzystał. Zauważmy, że również później w następnych rozdziałach Biblii wiemy, że w ten sposób przez powiedzmy wybieranie tych starszych, zauważmy, tutaj są kwalifikacje podane, jakie powinni mieć, mają być dzielni, bojący się Boga, prawdomówni, którzy nienawidzą chciwości. Zauważmy, że te elementy, o których mamy, które mamy w Nowym Testamencie, one są po prostu wzięte ze Starego Testamentu. To nie jest nic nowego w tym momencie. Nienawidzą chciwości. Chodziło o rozłożenie ciężaru na wiele osób, prawda? No bo teraz, jeżeli Bóg nam daje wiele darów i każdy ma inny dar, to w tym momencie jako całość stanowimy ogromną siłę. Natomiast jeżeli te wszystkie dary są niewykorzystane, bo jest tylko jedna osoba w kościele, która po prostu zarządza i jest całą orkiestrą, no to niestety po prostu nawet najlepsi muzycy siedzą w tylnej ławce i nic nie mogą zrobić, prawda? Następny werset, który bym chciał tutaj przytoczyć, to jest też 24, to jest tamten rozdział, to był 18 z Księgi Wyjścia, 24 rozdział mówi tak. To jest Mojżesz. Następnie wziął Księgę Przymierza i czytał ludowi, a oni powiedzieli, wypełnimy wszystko, co Pan mówił i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął też krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew Przymierza, które Pan zawarł z wami według wszystkich tych słów. I wstąpił Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i widzieli Boga Izraela, a pod jego nogami było jakby dzieło z szafirowego kamienia, jak niebo, gdy jest jasne. A na przywódców synów Izraela Pan nie wyciągnął swej ręki, choć widzieli Boga, jedli i pili. Czyli widzimy, że tutaj mamy obok Mojżesza mamy już w momencie 70 starszych Izraela i później ten model się przekształcił z tych 70 starszych w ten tak zwany Sanhedryn, czyli radę, która rządzi Izraelem do dnia dzisiejszego. Tak jest. I to są ludzie, którzy mają korzenie właśnie w Księdze Wyjścia na samym początku, jak
się zaczęli organizować na pustyni po wyjściu z Egiptu. I w Księdze Powtórzonego Prawa 1 mamy jeszcze taki element, który też jest istotny. Ja mogę sam znosić troskę o was, wasz ciężar i wasze spory. Jak mogę sam znosić troskę o was, wasz ciężar i wasze spory? Wybierzcie spośród siebie mężczyzn mądrych, rozumnych i doświadczonych w waszych pokoleniach, a ja ustanowię ich waszymi przywódcami. Wtedy odpowiedzieliście mi: dobra to rzecz, którą nakazałeś uczynić. I wybrałem naczelników z waszych pokoleń, mężczyzn mądrych i doświadczonych i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami, przełożonymi nad tysiącami, nad setkami, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma oraz urzędnikami dla waszych pokoleń. I rozkazałem waszym sędziom w tym czasie: wysłuchujcie spraw między waszymi braćmi i sądźcie sprawiedliwie pomiędzy każdym mężczyzną a jego bratem lub czy obcym. Nie miejcie względu na osoby w sądzie. Wysłuchujcie zarówno małego, jak i wielkiego. Nie bójcie się nikogo, ponieważ jest to sąd Boga. Jeśli sprawa będzie dla was zbyt trudna, przedstawcie ją mnie i ja jej wysłucham. Czyli zobaczcie, jaka tutaj była metodologia wybierania po prostu tych ludzi na stanowiska, na rolę, wypełniają rolę starszych, jak również przełożonych, jak również urzędników, sędziów i tak dalej. Wiele razy w Kościele, tu jest taka uwaga, która mi się nasunęła, która po prostu niejednokrotnie była dla mnie dużym problemem. Mianowicie wiele razy słyszymy w Kościele, że nie mamy sądzić. No to chwileczkę. Nie wolno sądzić, bo jest napisane w Mateuszu 7, w Łukaszu 6, mamy odpuszczać winy, jest napisane w Mateuszu 6. W jakim razie, jak pogodzić wymagania stawiane starszym ze stwierdzeniem, które mamy właśnie, to są słowa Pana Jezusa. Ale popatrzmy z kolei, jak może nam tę sprawę naświetlić słowa apostoła Pawła skierowane w liście do Koryntian. To jest list z Koryntian 1, rozdział 5, 12 i tak dalej. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, co są poza Kościołem, poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy mniejsze? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Czyli mamy tutaj teoretycznie pozorny konflikt. Ja myślę, że w tych słowach Pana Jezusa, żeby nie sądzić, to jest to, że Bóg sądzi tych ludzi, którzy są na zewnątrz, prawda? Ale w Kościele my musimy mieć umiejętność sądzenia, czy dane osoby, które są w Kościele, żyją i postępują zgodnie z Pismem Świętym, czy nie. No kto to ma robić? Ludzie z zewnątrz mają sądzić, potem mówią, że w Kościele jest takie czy inne rzeczy się dzieją, bo Kościół milczy, kongregacja milczy, bo to jest po prostu jednoosobowa, ale wieloinstrumentowa orkiestra, która po prostu decyduje o wszystkim. Zauważmy, że teraz, jeżeli chodzi o przykłady tych różnych starszych, mamy przykład Pana Jezusa. Pierwszy 5, 12, 13. Bo 13 się kończy rozdział 5 i 6, 1 do 5. Nie? Czyli sądzę, że tu jest sprawa warta zastanowienia i przemyślenia, że my mamy sądzić sprawy wewnętrzne, natomiast nie powinny nas interesować sprawy zewnętrzne.
Tutaj mówiłem o tych współpracownikach apostoła Pawła, więc tutaj akurat znalazłem miejsce, gdzie miałem to napisane. Apollos, Aquila i Priscilla, Tymoteusz, Tytus, Barnabas, Łukasz, Marek, Silas. To byli ci główni, ale jeszcze miał wielu mniejszych pomocników. Tutaj już imion nie przytaczam. Pan Jezus miał 12 apostołów. Również kiedyś tam wysłał 72 uczniów, według Łukasza 10, do głoszenia, że przybliżyło się Królestwo Boże i do uzdrawiania. Czyli innymi słowy, co prawda Łukasz nie podaje żadnych imion, jest to model rozkładania ciężaru na wiele osób, prawda? I to jest właśnie sedno właśnie, można powiedzieć, modelu zarządzania Kościołem, że Kościół to nie jest jednoosobowa instytucja. Tego nie ma nigdzie w Piśmie Świętym. I takie kościoły, w których pastor czy ktoś, kto prowadzi, jest wywyższony ponad wszystkich i nikt inny nie ma nic do gadania, się nie liczy, takie kościoły po prostu są niebiblijne. Koniec. Jak mówiłem, że biblijnie, że liderzy we wczesnym kościele byli znani pod różnymi imionami, jako starsi, przełożeni, diakoni, przywódcy i tak dalej. Zarządzenie kościołem było rozłożone na wiele osób, ale te osoby miały równą odpowiedzialność, ale różne role. I po prostu wierzący w kościele mieli przykazane, aby się podporządkowali starszym. To jest właśnie w tym liście do Hebrajczyków jest pokazane, w liście do Tesalończyków, które czytaliśmy. Starsi byli powoływani w każdym kościele. I mamy w całej Biblii tylko 4 wersety, gdzie była mowa, gdzie starszy występuje w liczbie pojedynczej. Także to jest po to, żeby podać, jakie są parametry takiego właśnie starszego. W dzisiejszych czasach niestety mamy, jakby powiedzieć, praktykowany jest model mojżeszowy, gdzie był, powiedzmy, pojedyncza osoba, jeden pastor i to nie ma poparcia nigdzie w Nowym Testamencie. A jak wiemy, Mojżesz już był liderem Izraela przed Chrystusem, był on typem Chrystusa, ale jest jedyną, stąd też był jedyną osobą, która obecnie, czy była później reprezentowana, był sam Jezus, który był wypełnieniem, Jezus Chrystus, który był wypełnieniem Starego Testamentu. I Mojżesz miał jednorazową funkcję do wypełnienia, wyprowadzić Izrael z Egiptu. Po wyjściu z Egiptu Żydzi osiedlili się w różnych miastach i nie byli pod kierownictwem Mojżesza ani Jozuego. Byli pod kierownictwem lokalnych, starszych i rodzin kapłańskich mających Boga jako króla i pasterza. Dzisiaj wiele kościołów również stosuje model kościoła tego z Biblii, mianowicie, że mają zarządzanie kościołami jest robione przez wielu starszych. Teraz trzeba siebie zapytać, jeżeli my wierzymy, że jako chrześcijanie, że Słowo Boże jest dla nas najwyższym i wystarczającym autorytetem, to jesteśmy zobowiązani, żeby zorganizować Kościół według biblijnego modelu, który jest zawarty w Nowym Testamencie. I gdy kongregacja wyniesie pastora lub starszego pastora na niebiblijną wysokość, to tak naprawdę jest on narażony na niemal pewny upadek i to z dużej wysokości. Zresztą wiemy z historii nawet ostatnich 20-30 lat, ile kościołów po prostu, że tak powiem, zakończyło swój żywot i było wiele skandali i tak dalej. Po prostu gdybyśmy przypatrzyli się bliżej, to byśmy zobaczyli, że tam, jeżeli była rada nawet jakaś tych starszych, no to ona była po prostu tylko formalnie na papierze, a pierwsze i te inne skrzypce grał zawsze grała jedna osoba. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jeżeli jest jedna, kościół jest prowadzony przez jedną osobę, przez tego, powiedzmy, pastora i decyzje są podejmowane szybko, sprawnie i tak dalej, kościół rośnie,
jeżeli chodzi o ilość członków, to jest to wzrost niezgodny z Biblią, ponieważ Biblia się opiera na modelu wieloosobowej starszyzny, równej pod względem autorytetu, ale różniących się wpływem i rolami. Ze względu na wiek i doświadczenie niektórzy mają większy wpływ, ale wszyscy są równi. Czyli innymi słowy, każdy ma jeden głos. Ja brałem udział jako dyrektor w wielu organizacjach, zarówno kościelnych, jak i charytatywnych, jak i również biznesowych. W związku z tym mogę wam powiedzieć, że skromnego doświadczenia, że najgorzej te sprawy wyglądały w organizacjach kościelnych. Jest to przykre, nie chcę obmawiać nikogo, broń Boże, ale chodzi o to, że co innego jest na papierze, jest jakiś tam statut, powiedzmy, jakieś są przepisy ustalone przez kongregację, a w praktyce to zupełnie inaczej wygląda. Także pastorzy mają autorytet i należy się im podporządkowywać. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby tego nie robić. Jednak nie należy zapominać, że my wszyscy mamy Biblię i my wszyscy mamy Ducha Świętego i w związku z tym mamy zrozumienie, interpretację Słowa Bożego i nie musimy z każdą sprawą lecieć do pastora. Czasami się słyszy takie, powiedzmy, stwierdzenie, a co na to powie, co by na to powiedział pastor, nie? To znaczy, że co, pastor w tym momencie jest jakimś tutaj, ma innego Ducha Świętego niż członkowie, powiedzmy, grupy czy ludzie nowonarodzeni. Także wzrost Kościoła i zdrowie Kościoła przede wszystkim zależy od tego, jaki przyjmie model. Czy to jest model biblijny, gdzie decyzje podejmuje Rada Starszych, czy pastor zastępuje Radę Starszych i używa ją tylko jako przykrywkę do jednoosobowego zarządzania. Co jest najgorsze w tym wszystkim, że gdy na czele lokalnego kościoła stoi pastor zamiast wielu starszych, niekiedy marnują się po prostu talenty, które ludzie dostali od Boga i potem się dziwimy, że na przykład ci ludzie odchodzą i tak dalej, no bo po prostu nie mogą tych swoich talentów rozwijać. Nie ma takiej mowy. I zobaczmy tutaj w tym wersecie numer 2. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. Czyli tu jest przez apostoła Piotra jest parę zaleceń właśnie odnośnie roli starszych. I popatrzmy w takim razie, jakie są biblijne kwalifikacje dla starszych i jakie role są przypisane starszym według Pisma Świętego. Czyli zanim zdefiniujemy rolę dla starszych, powinniśmy zrozumieć, jakie wymagania albo kwalifikacje stawia Pismo Święte osobom kandydującym do ról starszych w Kościele. Kto się kwalifikuje na rolę lidera? Według Pisma Świętego kwalifikacje starszych możemy ująć w kilku kategoriach. Mianowicie, jaki mają charakter moralny i duchowy, jakie mają dary od Boga i jaką mają motywację. I teraz, jeżeli chodzi o charakter, no tu jest po prostu cała lista. To już tutaj czytaliśmy te wersety. Ja tylko przypomnę, że w tych wersetach mamy wymienionych około 26 cech charakteru. Nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, opanowany, niekłótliwy, niechciwy, dobrze zarządzający własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim
szacunku. Nie nowicjusz musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz. Mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. Jest to szafarz Boży, niesamowolny, nieskory do gniewu, pasterz karmiący Słowem Bożym stado Boga, doglądający stado Boga, nie z przymusu, dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, z ochotą. Moralne i duchowe kwalifikacje są tak ważne, że również dotyczą prywatnego życia starszych. Ich życie powinno być nienaganne, czyste pod kątem seksualnym, wierny mąż jednej żony. Powinien umieć kontrolować wszystkie aspekty życia, włączając w to finanse, alkohol czy nadużywanie władzy. Starsi mają być przykładami życia chrześcijańskiego, oddani wierze, sprawiedliwości, gościnności, kochający ludzi, posiadający umiejętność budowania relacji, stabilni, niekontrowersyjni, niesamowolni, łagodni, niewybuchający gniewem. Starsi posiadający powyższe kwalifikacje są powołani przez Boga do prowadzenia Kościoła Chrystusowego. No jest to lista dosyć obszerna, długa. Można powiedzieć, no gdzie my takiego spotkamy idealnego kandydata? Nie? Chodzi o to, że nie ma idealnych kandydatów, ale rzecz jest w tym, żeby po prostu ludzie zdawali sobie z tego sprawę, jakie są od nich oczekiwania po prostu. Nie? I czy się w ogóle, jeżeli wiedzą, jakie są oczekiwania, czy w ogóle się kwalifikują. Mamy ciągle, słyszymy o jakichś różnych aferach i tak dalej. Prawdopodobnie gdyby im dano listę tych różnych aspektów życia duchowego i moralnego, żeby się zastanowili, czy oni je spełniają, to by nie było tylu afer w różnych tych, na różnych stanowiskach, na które ludzie są powoływani. Teraz o jakich darach mówimy? Jeżeli chodzi o wymagania, jeżeli chodzi o dary, powinien umieć zarządzać rodziną, być wzorem dla innych i posiadać umiejętność nauczania i obrony wiary. I wreszcie mamy motywację, jaką mamy motywację, jeżeli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. To czytaliśmy, to jest list, pierwszy list do Tymoteusza 3:1. Każdy starszy powinien mieć pasję do służenia w Kościele i ludziom w Kościele, nie dla własnej korzyści, ale z przekonania, że jest to wola Boża dla niego. Gdy zrozumiemy, jakie kwalifikacje powinien mieć, posiadać starszy, to możemy zrozumieć, jakie role w Kościele pełnią starsi. Gdy rozumiemy te role, to nie oczekujemy od starszych czegoś, co wychodzi poza ich rolę. Aby właściwie zrozumieć te role, musimy również zrozumieć rolę starszych w świetle roli jako pasterzy. W drugim wersecie jest właśnie napisane: paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Czyli teraz przejdźmy do roli starszego jako pasterza. Jako rola pasterza. I tu mamy piękny psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie na spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Więc tutaj jest bardzo pięknie zdefiniowana rola pasterza i możemy powiedzieć, że pasterz ma jakby cztery obowiązki do spełnienia. Pierwszy bardzo ważny obowiązek jest chronienie trzody. I teraz
na czym ono ma polegać. Chronienie trzody polega po prostu ochrona kongregacji przed fałszywym nauczaniem. Dlatego, że nic bardziej nie niszczy właśnie Kościół, jak fałszywe nauczanie. Rola numer dwa, karmienie Słowem Bożym. Rola numer trzy, mam przewodzić. I czwarta rola, ma zapełniać komfort i wygodę. Czyli chronienie trzody przed fałszywym nauczaniem, możemy po prostu popatrzeć na Dzieła Apostolskie 20, werset 17, przepraszam, 28-31. Mianowicie, uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby wyciągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Czyli to jest jak ten apostoł Paweł odjeżdżał z tego Efezu właśnie na końcu. Takie dał wskazówki, zalecenia tym starszym, prawda? Uważajcie na samych siebie i na całe stado. To jest to właśnie chronienie, że wejdą wilki drapieżne. Nie będą oszczędzać stada. Będą mówili rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Także jest to po prostu potwierdzone. Zobaczcie, jak się to zazębia. Stary Testament niby, Psalm 23, w Nowym Testamencie powtórka, prawda? W liście do Tytusa 1 jest tak napisane. Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie i lub niekarność, biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Czyli starsi mają obowiązek trzymać się zdrowej nauki i umieć przekonywać tych, którzy mają jakieś pytania, wątpliwości, którzy się sprzeciwiają, prawda? Także jest to bardzo ważna rola. Apostołowie i starsi zebrali się więc, aby rozstrzygnąć tę sprawę. Jest to werset z Dziejów Apostolskich 15:6 i w związku z tym pytanie nasuwa się takie, w jaki sposób może starszy odeprzeć jakieś sprzeciwy, gdy nie zna Pisma. I tutaj jest cytat, chciałem przytoczyć z pastora Martina Lloyd-Jonesa, który napisał w serii Kazania na górze, coś takiego. I tu jest cytat. My jesteśmy przekonani i trzymamy się idei, że błąd jest wtedy błędem, gdy jest bardzo dużym błędem. Nie rozumiemy, że najbardziej niebezpieczną osobą jest ta, która nie podkreśla rzeczy właściwych. Czyli jeżeli my zapominamy mówić o tym, co jest prawdą, czyli zauważmy, że jak na przykład bankierzy są szkoleni w rozpoznawaniu fałszywych banknotów. Nie mają 1000 różnych wersji podrobionych banknotów, tylko uczą się, jak wygląda prawdziwy banknot. Mają znać absolutnie wszystkie szczegóły prawdziwego banknotu. Wtedy będą mogli rozróżnić nowy fałszywy od starego, od prawdziwego, prawda? Jeżeli znają, jak wygląda prawdziwy. Także jeżeli my znamy prawdziwą Ewangelię, to możemy w tym momencie odeprzeć
jakieś tam wymysły, gdy ktoś mówi, a tu jest tak napisane, czy tam jakiś jeden werset wyrwie z kontekstu, czy pół wersetu, bo czasami są i takie nauczania w Kościele, że jest pół wersetu nawet wzięte i z tego się robi całe kazanie. Nic więcej, prawda? No. Czyli mamy karmić trzodę jako starsi Słowem Bożym, prawda? Pan Jezus był przede wszystkim nauczycielem. Wyjaśnił, jak, na czym polega Królestwo Niebieskie, jaka jest rola Ojca, Ducha Świętego. Także tu jest jeden z najsłabszych elementów, jeżeli chodzi o wypełnianie misji, jaką mamy od Pana Boga, od Pana Jezusa. Że mamy po prostu nakaz nauczania. I w tej słynnej misji w Mateuszu 28 mam napisane tak. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Czyli to był nakaz, jaki dał Pan Jezus apostołom swoim przed odejściem, aby uczyli przestrzegać wszystkiego, co jest przykazane w Piśmie Świętym. Mamy również w Janie 21 napisane tak, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się osobiście apostołowi Piotrowi i innym i przykazał mu, aby pasł jego owce. Jest to znana bardzo rzecz, nie? W Dziełach Apostolskich 2 mamy coś takiego, 41-42. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. To jest mowa o kazaniu Piotra. I przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I ten aspekt nauki się też przewija jako obowiązek właśnie starszych przez wiele miejsc w Piśmie Świętym. W liście do Tymoteusza 4,13 apostoł Paweł napisał, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Apostoł Paweł podkreśla ważność nauczania słowa w drugim liście do Tymoteusza. I tu jest bardzo znane słowa. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Czyli jednym z bardzo istotnych elementów kwalifikacji starszych jest umiejętność nauczania, co jest podkreślone przez apostoła również w innym miejscu. To jest pierwszy list do Tymoteusza 3,2. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania. W innych miejscach mamy również podkreśloną umiejętność nauczania, ponieważ Słowo Boże jest instrumentem do nawracania i uświęcania. Stąd pastorzy, którzy są również starszymi, powinni być przede wszystkim nauczycielami, a nie prezesami organizacji zwanej Kościołem Jezusa Chrystusa. Trzecim elementem, trzecią rolą jest przewodnictwo. Warto pamiętać, że przewodnik w Kościele to jest ten, kto solidnie naucza Słowo Boże. I tutaj mamy właśnie ten list Piotra jeszcze raz. Warto sobie popatrzeć na jego słowa. Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiednącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani.
Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jednym z głównych aspektów liderstwa w Kościele jest nie tylko solidne nauczanie Słowa Bożego, ale również nauczanie członków kongregacji, jak paść się samemu. Warto przytoczyć w tym miejscu znane stwierdzenie, że gdy dasz rybę człowiekowi, naje się na jeden dzień, ale jak nauczysz go łowić ryby, będzie jadł ryby do końca życia. Stąd kongregacja nie będzie uzależniona od obecności i nauczania przez pastora czy starszego, ale będzie w stanie wyżywić się sama. I w końcu czwarta rola to jest rola, żeby zapewniać komfort i wygodę. Mamy tutaj przykłady z dzieł apostolskich 20-35. We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I w liście Jakuba mamy napisane, choruje ktoś spośród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. Także to są role, cztery role dla starszych, prawda, które warto po prostu rozważyć w kontekście kwalifikacji, jakie powinni mieć starsi, prawda. I tak jak mówiłem wcześniej, jest po prostu wielu, żeby jakoś podsumować, w wielu miejscach jest napisane, że było wielu starszych w kościele, nie była to jednoosobowa orkiestra i że są wymagane wysokie kwalifikacje dla starszych i że starsi, którzy spełniają te kwalifikacje, mają cztery różne role, prawda? Także jeżeli my oczekujemy jeszcze czegoś innego, to na przykład, nie wiem, kościół w ciągu roku będzie się podwoi, potroi, czy będzie pięciokrotnie więcej członków na przykład. Jest to takie założenie, prawda, planowanie rady. Nie? To jest niebiblijne, to jest absolutnie niebiblijne. Jeżeli będzie przyrost, no to będzie dobrze, ten przyrost przychodzi od Boga. Natomiast jeżeli to są jakieś metody niebiblijne, które są praktykowane, żeby ten kościół urósł, no to nie jest takie, to nie jest wskazane po prostu absolutnie. W związku z tym możemy oceniać i należy oceniać, tak jak powiedziałem, ludzi w Kościele, bo sam Paweł, apostoł Paweł nam napisał, że to jest jedna z naszych ról. Nie możemy po prostu zamykać oczy i powiedzieć i słuchać. Ja to słyszałem wielokrotnie, że nie możesz oceniać, że jest to zapisane tutaj, zobacz, jesteś w Piśmie Świętym. Zgadza się, jest napisane, ale to jest w odniesieniu do ludzi poza Kościołem. W takim razie, w jaki sposób pastor ocenia ludzi, skoro nie ma oceniać? W jaki sposób starsi oceniają ludzi? W jaki sposób podejmują decyzje, skoro nie mają oceniać, nie? Także ten profesjonalna jakaś umiejętność oceny jest bardzo ważną rzeczą. Także każdy ma różne doświadczenie, dlatego że jest wiele osób w zespole, nawet w zespole piłkarskim jest 11 zawodników, nie? A nie tylko jeden czy dwóch. Także to jest po prostu gra zespołowa, jest grą w Kościele. Tak Kościół jest budowany. Pod oczywiście kierownictwem jednej osoby, którą jest Pan Jezus Chrystus. Prawda? Natomiast pozostali są równi, ale mają różne role. I to jest sedno sprawy. Dziękuję.